Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie szybko, bo kiedyś tam w którymś odcinku poprzednim było 1000 dygresji, do dygresji, do dygresji. Dzisiaj postaram się jak najmniej, bo mamy strasznie dużo rzeczy wam do pokazania. To będzie chat make-up i zaczniemy od produktu, który nie jest makijażowy moim zdaniem, ale bardzo, bardzo chciałam wam go pokazać i też mnóstwo osób o to pytało. To jest nowy preparat z Recibo, który nazywa się Self Love BB Cream. I ja wam powiem w ten sposób. To jest najciemniejszy kolor, ten, który ja wybrałam. Dostałam jeszcze próbki tego średniego i jasnego, oba są dla mnie bardzo za jasne. Ja zużyłam tego produktu gdzieś już tyle. To jest bardzo dużo, zważywszy, że od kiedy go dostałam, używam go praktycznie codziennie i uwielbiam. Tyle, że to nie jest podkład. Jeżeli szukacie kosmetyku, który będzie krył, który będzie wyrównywał idealnie koloryt, żeby zostawała taka cera nieskazitelna i tak dalej, to nie jest on. On tego nie robi. Tu wydaje mi się, że napisano na opakowaniu coś takiego, że... wygaszone niedoskonałości bez efektu ciężkiego makijażu. No... Z tymi niedoskonałościami to zaraz zobaczycie, że i tak je widać. Ja tu mam akurat piękny przykład na brodzie. To jest George, który postanowił, że będzie przyjmował wszystkie składniki odżywcze z mojego całego jedzenia z ostatniego miesiąca, żeby urosnąć tutaj i osiągnąć ten imponujący rozmiar. Ale zaraz sobie poradzimy z nim przy pomocy korektora. Jeśli chodzi o ten produkt, to on tu się wydaje mega ciemny. Taki naprawdę mega ciemny. Ale po pierwsze jest bardzo luźna konsystencja. Po drugie jest pięknie zawieszony pigment w tym kremie. Naprawdę mega, mega sprawa. On się rozprowadza jak złoto. Ja normalnie ten preparat trzymam w łazience. Nie mam go tu przy toaletce, tylko w łazience i ja go rozprowadzam na twarzy tak jak krem po prostu nawilżający. I ja go używam zamiast kremu do twarzy rano. Jest rewelacyjny pod tym kątem. Rozprowadza się jak złoto. Tak jak mówię, ten pigment się rozciera idealnie. Nie mam żadnych takich akcji, że gdzieś mi się coś zbiera albo pęka, albo że zostają w załamaniach jakieś takie pozbierane grudki pigmentu, a krem się wchłonął, albo że się mega wyświeca. On daje taki naturalny efekt zdrowej, matowej skóry, takiej młodej skóry. Ślicznie to wygląda. Jeżeli macie dużo niedoskonałości, to tak jak mówię, on tego nie przykryje. Tu jak widzicie, tak to wyglądało. To były dwie pompki. Ja jeszcze najczęściej dokładam jedną pompkę na szyję, ponieważ i tak w ten sposób aplikuję moje kosmetyki pielęgnacyjne. I on, jak widzicie, George'a tu nie przykrył. Jeśli chodzi o jakieś naczynka, takie rzeczy, to on też nie przykryje. On po prostu na tym zostawi taką delikatną warstwę koloru. Ale jeśli chodzi o to, jak on się zachowuje na skórze i jak moja cera przez cały dzień jest taka zdrowo-matowa, w sensie nie, że jest matowa, jakbym nawaliła tonę pudru, tylko ona po prostu się nie wyświeca. Pięknie to wygląda. Dokładam trochę tam, gdzie bym chciała większego krycia, na środku policzków. Coś tam się da z tego krycia zbudować, ale bez szału. Tak jak mówię, to nie jest kosmetyk makijażowy, moim zdaniem to jest kosmetyk pielęgnacyjny i go uwielbiam absolutnie. Na początku myślałam, żeby wam nagrać ten odcinek tuż po tym, jak zaczęłam go używać, po pierwszych dwóch dniach, ale stwierdziłam, że skoro to jest bardziej krem niż podkład, to nie mogę nagrać filmu po dwóch dniach czy po trzech używaniach, bo to trochę za mało i nie dam wam żadnych takich informacji typu czy odpowiednio utrzymuje nawilżenie, czy się wyświeca w ciągu dnia, czy na przykład pozapychały mi się pory i tak dalej, więc dałam sobie trochę czasu, zużyłam tak jak mówię już tutaj taką całkiem zacną ilość i jest miłość między nami. Ja myślę, że to konsystencją jest jak lekki krem do twarzy, a jeśli chodzi o krycie, to wam powiem nawet dokładnie, gdzie on się wpisuje pomiędzy, tylko wygrzebię z szuflady. Jeśli kojarzycie te dwa produkty, ten tutaj to jest Madara Sunflower Golden Beige, taki Tinted Moisturizer, taki nawilżający krem z odrobiną koloru i krem BB z Lili Lolo, to właśnie ten Recibo jest dokładnie pomiędzy, jeśli chodzi o krycie, i czyli jest ono niewielkie, dokładnie pomiędzy, jeśli chodzi o konsystencję i dokładnie 10 razy wyżej, jeśli chodzi o nawilżenie. O! Proszę bardzo, tutaj mogłam już na konkrecie pojechać. Teraz jeśli chodzi o zakrywanie cieni pod oczami, to ja sięgnę po korektor z Madary. Ten ma numer 45 i jeszcze, tak patrzę, coś tutaj można dołożyć, może trochę na nosie. I resztę z tego patyczka, w sensie z tego aplikatora, zostawię na dłoni i paluchami już to nałożę na tego oto dziada z brody. Wiem.
Tak sobie myślę, że powiem wam o tym, jakby ktoś czasem nie pomyślał. Jak nakładacie palcami produkty na twarz i na przykład rozklepujecie korektor na jakimś pryszczu, no to jest akurat taki hormonalny, więc on nie pęknie, ani nic się z nim innego nie stanie, ale jakby był taki otwarty zaskórnik czy coś, to jak nakładacie tym palcem, to później pod oczami nie róbcie tym samym, bo to może poprzenosić bakteria i nikomu to nie wyjdzie na dobre. Ja to nawet profilaktycznie nie użyłam tego samego palca. I to, co mam teraz na twarzy, jest absolutnie niewyczuwalne. Tutaj się nie da powiedzieć, że mam na twarzy makijaż. Czasami, jak nie umaluję oczu, to muszę podejść do lustra, żeby zobaczyć, czy mam makijaż na twarzy, czy nie w ciągu dnia, co jest rewelacyjne. I teraz tak naprawdę ja bym spokojnie zostawiła sam ten krem na twarzy bez żadnego pudru, gdybym miała skórę suchą albo nawet mieszaną w kierunku suchej. Jeśli macie tłustą, to myślę, że po pierwsze pewnie będziecie chcieli większego krycia, bo tak najczęściej zauważam korelację, ale jeżeli wam zależy na czymś lekkim albo wam spływa ciężki makijaż i chcecie tylko coś lekkiego na twarz, a korektor na kilka tam różnych zmian, to myślę, że to będzie spoko, ale trzeba będzie przypudrować. Ja przypudruję najpierw okolice pod oczami. Mam nowy puder z Paese, który zaskoczył mnie. Zostawiłam nawet... wyrzuciłam już. Kartonik od niego, bo w kartoniku była informacja, żeby najpierw wziąć ten puder na palec, wklepać pod oko, potem położyć korektor i potem przypudrować. To było o milion razy za dużo pudru dla mnie i niestety nie wyglądało to najlepiej. Może, jeżeli jest tak, że ktoś ma bardzo, bardzo taką... no nie wiem, jak to powiedzieć, młodą skórę pod oczami i potrzebuje tylko trwałości, a niekoniecznie mu zależy na takim naturalnym wyglądzie, żeby nie podkreślało zmarszczek, no to wtedy podejrzewam, że ten patent się sprawdzi. Ale jeżeli już są jakieś zmarszczki pod oczami, takie bardziej widoczne, to jest po prostu jeden dodatkowy krok, który... owszem, daje trochę dłuższą trwałość, ale bardziej podkreśla zmarszczki, więc tu sobie po prostu ocencie, co wam bardziej potrzebne. Nakładam ten... puder pod oczy nazywa się... Puff Cloud. Bardzo ładna nazwa. I nakładałam go pędzelkiem 134 Luxe Powder Fusion z marki Zoeva, który jest moim jednym z ulubionych pędzelków pod oczy. Kropka. Jeśli go się używa, tego pudru, w taki sposób, jak właśnie wam pokazałam, że tylko cieniutką warstwą przypudrowuje się okolice oczu, to on wygląda znakomicie, cały dzień bardzo ładnie i nie przesusza mi, także jestem mega zadowolona. Na twarz poleci mój ukochany puder z Honest Beauty, o którym już wam mówiłam w jakichś dwóch albo trzech ostatnich odcinkach makijażowych, więc tym razem wam tego oszczędzę. Jak was interesuje, możecie się cofnąć zawsze do tych filmów, one nie znikają, przysięgam. I nakładanie tylko zmieniłam trochę, żeby nie stracić tego pięknego efektu, który zostawia to Resibo. Nakładam takim pędzelkiem ten puder. Pędzelek to jest Glam Brush T117 i on jest taki, jeśli możecie to zauważyć, że on prawie nic nie nakłada, on jest taki, że tylko delikatnie tak opruszy i sprawi, że ta skóra nie będzie się kleiła, dzięki czemu jak będę nakładać bronzer, rozświetlacz i róż, to nie będę miała tego motywu, że tam, gdzie dotknę pędzlem, tam mi się róż przyklei i będzie plama. Więc ja tylko po to robię, żeby nałożyć inne kosmetyki. Gdybym chciała taki turbo minimalistyczny makijaż, to bym nałożyła tylko ten krem BB z Resibo, korektor, przypudrowała korektor i Panara. Tyle by z tego było. Ale że wszyscy wiemy, że makijaż to jest rzecz, którą ja uwielbiam nakładać tonami na twarz swoją, to zaraz to się stanie. A to jest chyba w ogóle pędzel do rozświetlacza, ale on robi to. Ja nie potrafię nim nałożyć rozświetlacza, żeby to ładnie wyglądało. Zawsze mam we włosach, na nosie i gdzieś w uszach i stwierdziłam, że nie, do tego się nie nadaje, ale pędzelkiem do twarzy będzie znakomitym. Takim do pudru. Jako bronzer dzisiaj posłużą mi dwa produkty i wymieszam je sobie razem, tak jeden do jednego. Pierwszy to jest bronzer Amelie Bahama Kiss, a drugi Tulum z Ecolore. Jeden jest ciepły i jasny, a drugi jest ciemny i taki średni, w sensie nie jest ani zimny, ani ciepły, tak jest właśnie neutralny i ma odrobinę blasku i sobie właśnie je wymieszam, żeby wam pokazać kolejny pędzel, którego używam ostatnio obsesyjnie. Ja już chyba wam go pokazywałam w odcinku, ale nie wydaje mi się, że coś mówiłam na jego temat. To jest pędzel z Glam Brush, który nazywa się T119 i on jest jak puszek i dzięki temu mogę po prostu wklepać trochę tego bronzera, przez trochę mam na myśli 7 kg, wiadomo, dyskretnie, ostrożnie, nie za dużo. I on nie przesuwa w ogóle tego kremu pod spodem, ale zostawia mi kolor. Trochę tu przesadziłam, widzę, zaraz to będziemy poprawiać, a spokojnie. Poniosło mnie z tej ekscytacji. To jest czysty pędzelek, na którym nic nie ma z Ethnicity Minerals. Ja po prostu przeciągnę delikatnie, żeby tę plamę, co sobie zrobiłam, tak zatrzeć.
widocznie położyłam tam za mało pudru. Mam też rozświetlacz nowy z Ecolore, który absolutnie uwielbiam. On się nazywa Golden Star i to jest rozświetlacz, tam nazwali go do twarzy i ciała. Ma przepiękny, jasny, złoty kolor. Nie taki, że człowiek wygląda jakby się na żółto usmarował, ale też nie taki, że wygląda jak folia aluminiowa. Wspaniały jest to kolor, bardzo, bardzo mi się podoba. I nałożę go pędzelkiem z Essence, który jest moim odkryciem ostatnim. Rewelacyjny produkt. Nazywa się Strobing Brush. Ja to kupiłam w jakimś sklepie online, już przykro mi, ale nie pamiętam w jakim. W każdym razie ten pędzel jest bardzo, bardzo podobny do pędzelków z Era Minerals. Pamiętacie, co mam takie? Mam jeden taki do różu, który już jest tak pobity, popękany na dole i w ogóle, i zawsze wam mówię, że mi strasznie smutno, bo już go wycofali ze sprzedaży. To właśnie on jest praktycznie taki sam. Jeśli chodzi o rozmiar, jeśli chodzi o to, jak się włosie zachowuje, rewelacyjny. Muszę zobaczyć gdzieś w mailu, czy zostały mi jakieś ślady po tamtym zamówieniu i jeśli będzie, to kupię sobie taki drugi, bo jest naprawdę super. Nadaje się też do różu, jak ktoś woli takie mniejsze. Świetny pędzelek. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, to nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, jako że dzisiaj jest dość pochmurny dzień, a te lampy też nie pozwalają przycudnie obejrzeć rozświetlacza. Ślicznie wygląda, jest bardzo, bardzo drobno zmielony, dzięki czemu nawet dojrzałe cery będą, myślę, się prezentowały dobrze, tak młodo, pod spodem, bo czasem tak jest, że człowiek nałoży rozświetlacz, ale on jest tak grubo zmielony, że podkreśla dosłownie każdą zmarszczkę. Nawet tą, która dopiero powstanie, na przykład za 10 lat i nieraz już ją wtedy widzimy, to on tego nie robi. On sprawia, że jest taki po prostu śliczny połysk. Czasami go też nakładam na tu obojczyki i na ramiona, ale to głównie jak nagrywam albo jak mam po prostu taki kaprys. Mam też nowy róż z Tarte Cosmetics. Nie miałam bardzo, bardzo długo już od nich produktów. Kiedyś kupiłam jakąś paletę cieni, którą mam do tej pory i jeszcze chyba ze dwie albo trzy inne rzeczy, ale jakoś tak się nie składało później do zakupów, a teraz widziałam, że w Sephorze był zestaw. To olejek marakuja i mały tusz do rzęs i tak stwierdziłam, dobra, zobaczymy. Może akurat to będzie coś fajnego. Ten róż nazywa się Exposed i jest przepiękny. Bardzo dobrze się teraz zgrywa z moim kolorem skóry. Ma taką fajną konsystencję, bo on jest prasowanym produktem, ale nakłada się tak jak, chciałam powiedzieć, takie dorosłe, tak jak produkty z drogerii, że można go nakładać wieloma warstwami, będzie albo bardzo intensywny, albo bardzo lekki na twarzy. No, mega mi się podoba. Używam go dopiero 7 dni, ale bardzo, bardzo go lubię. I nakładałam go pędzelkiem Nanshi Contouring, którego chyba jeszcze nigdy w życiu nie użyłam do konturowania. Już widzieliście milion razy, jak robię brwi, więc zrobię to po prostu bardzo, bardzo szybko, żeby nie zamulać. Używam praktycznie cały czas tych samych produktów. Jednak was okłamałam, nie używam wszystkich tych samych produktów. Ta kredka, którą tu nakładałam, ta jaśniejsza, to była kredka z Vibo, która nazywa się Feather Brow Creator. To ją wam pokazywałam 1000 razy. To, co nakładałam na środku brwi, to jest pomada z Inglota J.Lo J501 w kolorze Taupe. Już jest niestety niedostępna. A następnie sięgnęłam po coś takiego z Anastazji Beverly Hills. To też kupiłam w zestawie i jakoś tak zapomniałam o tym, a używam go absolutnie codziennie. Kredka nazywa się Brow Wiz i to jest kolor dark brown, a żel, którym tutaj ten przód brwi przed chwilą czesałam, to jest żel do brwi o też w kolorze dark brown. To był taki właśnie dark brown zestaw. Jeśli chodzi o tą kredkę, jest mega precyzyjna i dobrze się nią rysuje, ale jest totalnie nietrwała, ale kolor mi się podoba. Natomiast ten żel to kocham, już nawet nie tylko dlatego, że włoski się trzymają, ale on ma tak ładny kolor, że wygląda, jakbym tutaj miała włoski narysowane, a to są po prostu oklejone te moje smutne jedyne, które tam wyglądają gdzieś z pomiędzy skóry. Takie mam, wiecie, też brwi nie za dobre, ale na tyle, na ile jestem w stanie, to one nawet w miarę dobrze wyglądają, w sensie po prostu, wiecie, no są na tej twarzy, to już na propsie, ja im liczę. I przy okazji kupiłam też pędzel, właściwie trzy pędzelki, to może wam dzisiaj wszystkie trzy pokażę. To jest numer 11 z Sephory, z tej linii Sephora i jest to bardzo dobry pędzel, zarówno do skośny, zarówno do robienia kreski na oku, jak i do robienia brwi. I idzie teraz do prania. Przejdziemy do oczu. Ja najpierw położę na całą powiekę bazę z Lili Lolo. Dzisiaj niech będzie to kolor żółty. Używam na zmianę tego, który akurat mi podejdzie. I na to nałożę odrobinę kleju do rzęs z Glam Shopu, który nazywa się Glam Glue. Ja miałam tak, że próbowałam tego produktu używać jako bazy pod cienie, ale wydaje mi się, że on nie jest do tego przeznaczony. On jest raczej przeznaczony właśnie do tego, żeby cienie się przyklejały. I fakt, że on daje trwałość po prostu niebywałą. Jest to chyba najbardziej trwały produkt, jaki kiedykolwiek miałam do oczu, ale przy użytkowaniu kilka dni z rzędu, nawet 3 dni z rzędu, mam bardzo przesuszone powieki. Też nie dziwię się, no bo skąd
skąd ta trwałość się bierze, więc jeśli bardzo mi zależy, żeby było coś super trwałego, to wtedy nakładam najpierw tą bazę z Lili Lolo, a później ten klej i używam go tylko do takich cieni, które albo się nie chcą trzymać, albo ja wiem, że będę miał jakiś super dzień długi i to powinno się trzymać, albo tak jak tutaj, że mam jakieś takie ostre załamanie. Nie mam pojęcia, czy było to dla Was sensowne, co właśnie powiedziałam. Mi się w głowie wydawało takie, ale nigdy nie wiesz. I będę dzisiaj malować się tą cudowną paletą, którą kocham. Już dłużej nie mogę jej ukrywać przed Wami. Tak naprawdę nie ukrywam, po prostu nie miałam kiedy tego filmu nagrać. To jest paleta z Vav Beauty, nazywa się The City Palette. Ja miałam wcześniej taką zieloną, mam ją do tej pory, The Forest bodajże, tak ona się nazywała. I miała bardzo dużo przecudnych zieleni. Ona już jest przeze mnie tak pobita, ta paleta. Wygląda, jakbym naprawdę jej używała przez 10 lat. I w dwóch cieniach to już chyba denko nawet mi trzasnęło. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam. Jeśli chodzi o ten produkt, to absolutnie jest to taka sama jakość jak w tej pierwszej. Wszystkie cienie się pięknie trzymają. Ten klej to użyłam właściwie dzisiaj tylko dlatego, że chciałam Wam o nim powiedzieć, że mi tam przesusza trochę te powieki, ale że jest bardzo trwały, gdyby ktoś szukał. Natomiast te cienie, te perły, które są w palecie Vav Beauty, są naprawdę mega trwałe i pięknie się przyklejają. Nie trzeba nic dokładać, żeby to się trzymało. Mam kilka innych cieni do powiek z innych firm, które, żeby była taka trwałość, to naprawdę trzeba położyć jakąś bazę. Te tego nie wymagają. Tu już ktoś pomyślał o tym zawczasu. To nie jest żadna naturalna firma, ani ten klej, to często też nie jest naturalny skład. Jakby ktoś miał wątpliwości. To, co nałożyłam pod łuk brwiowy, to jest beżowy cień z palety Tarte, która nazywa się Buried Treasure. I jej używam właściwie tylko po to, żeby się skończyła. Co my tu zrobimy dzisiaj? Może coś pomarańczowo-fioletowego? Ona ma przepiękne kolory. Dużo jest takich neutralnych do pracy, ale ponieważ to jestem ja, nie? To może sobie darujemy to dzisiaj. Nałożę najpierw na tą ruchomą część. Albo dobra. Przestanę gadać po prostu przez chwilę i zrobię jakiś makijaż. On będzie prosty, będą tylko 3 albo 4 kolory i nie mam żadnych porad, bo już wszystkie Wam dałam we wcześniejszych odcinkach, więc teraz może po prostu też przyspieszymy to, żeby ten odcinek nie trwał 500 lat i żeby Michał nie musiał też słuchać mojego paplania non-stop. Jeśli chodzi o cienie, zrobiłam w ten sposób. Na tą większą część powieki nałożyłam ten intensywnie pomarańczowy kolor o nazwie Peachy. Później na tą bardziej taką wewnętrzną część powieki ruchomej nałożyłam kolor Fancy. I wtedy wszystko to fioletowe o różnej intensywności to jest kolor Fierce, który jest cudowny, ten taki ciemny fiolet. I on może być albo takim roztartym fioletem, jak się go nałoży luźnym pędzlem, albo palcem, albo takim płaskim pędzelkiem, jak do korektora. Wtedy on daje taką bardziej taflę intensywnie fioletową. Trochę ten kolor jest taki dla mnie, on był tym głównym fokusem dla mnie w tej palecie i chciałabym, żeby był trochę intensywniejszy, ale tak jak mówię, jak się go tak ostro napakuje paluchami, to można uzyskać ten efekt. Można byłoby zrobić z tej palety spokojnie taki ładny makijaż, taki w sensie tam tutaj użyć tych kolorów ze środka i on by się tak nadawał do pracy. Ja nie lubię takich makijaży, więc nie robię ich. Możecie się udać do odcinka, który się nazywa Ładny makijaż u mnie na kanale. I tam pokazuję, jak zrobić taki właśnie ładny makijaż taki do pracy z beżami, brązami. Górę roztarłam tym różem, którego używałam wcześniej, Start. I przy okazji użyłam dwóch pędzli z Sephory jeszcze. 08 ten płaski do nakładania pomarańczowych i 09 ten do rozcierania, załamania. Oba są znakomite. To są syntetyczne pędzle, są naprawdę bardzo dobre. Ten skośny, którego używałam, to był pędzelek skośny z Annabelle Minerals, który kocham miłością prawdziwą od lat. Ale się rozpędziłam, sorry. A różem rozcierałam brzeg tym pędzelkiem z Real Techniques, który już nie ma żadnych na sobie numerów. To była limitowana edycja na stówę po tej rączce. Oceniam. Podkręcę rzęsy. Tak, w tym domu to jest zupełnie normalne. I wytuszuję rewelacyjnym tuszem z Kobo. Rewelacyjnym. Nazywa się Marvelous Lashes. I ma taką bardzo cienką szczoteczkę, która idealnie się mieści w każdy najmniejszy zakamarek. Wyciąga nawet krótkie rzęsy do góry. Bardzo, bardzo je wydłuża. Jeśli chodzi o objętość, to trzeba dać tak ze 2-3 warstwy, żeby nabudować takie naprawdę grube rzęsy. Ale jeżeli Wam zależy na wydłużeniu, to naprawdę jest to tusz rewelacyjny. Ja już jestem tu na końcówie, myślę, że zostały mi gdzieś takie może 2 tygodnie, żeby się z nim pożegnać, ale pokochałam go naprawdę miłością prawdziwą. O, i przy okazji
pokażę Wam jeszcze jeden ciekawy tusz. To jest tusz z Odelik. I tutaj, jak ja zobaczyłam to zgrabne opakowanie, może Wam porównam, żebyście mogli zobaczyć, to spodziewałam się, że ten tusz będzie miał podobną szczoteczkę jak ten. Jednakowoż, jakie było moje zdziwienie, kiedy otworzyłam go i zobaczyłam tego kolosa. Nawet Wam tu przesunę może na policzek, żeby było widać. To jest tak ogromna szczota, że szok. Jeśli chodzi o to, a może nałożę go na drugie oko, żebyście widzieli. Jeśli chodzi o ten tusz, to on daje ultra taki naturalny rezultat. Jeżeli Wam zależy tylko na tym, żeby rzęsy były delikatnie podkreślone, jak na przykład w ogóle nie nosicie cieni do powiek, albo chcecie takiego bardzo, bardzo, widzicie? Takiego bardzo naturalnego rezultatu, to właśnie on to zapewnia. Nawet 2 albo 3 warstwy zostawiają dalej taki mega naturalny rezultat. Ja nie przepadam za tym efektem, ale to jest moim zdaniem całkiem spoko tusz. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, że te produkty, które są naturalne, Odelik to jest właśnie taka naturalna firma, to taki tusz do rzęs nie będzie ani długotrwały, ani wodoodporny, bo on nic nie zawiera, co by mu dało takie właściwości. Więc jeżeli Wam łzawią oczy, albo wyjdziecie gdzieś na deszcz, albo tam, nie wiem, się wzruszycie, cokolwiek, to on będzie ciekł. I on nie pocieknie trochę, on pocieknie po całym policzku. Także trzeba być świadomym, że coś takiego może mieć miejsce. A jak nie macie kłopotów z takim łzawieniem, no to i lubicie naturalny efekt, bomba. Nałożę jeszcze kredkę do oczu z Odelik, która jest rewelacyjna. Ta tutaj ma numer 710 i to jest brąz, ale jest bardzo subtelna, świetnie się rozprowadza. Jestem zaskoczona, bo to jest bardzo sucha formuła, a jednocześnie leci naprawdę jak złoto po tej linii wodnej. Dość długo się trzyma, nigdy nie miałam problemu, żeby mi oczy szczypały albo były podrażnione, więc to jest też na plus. Druga rzecz, da się nią zrobić kreskę na górnej linii wodnej. Jest, nie linii wodnej, tylko na górnej powiece. Jest to trochę wymagające, bo tak jak mówię, ona jest lekko sucha, ale jak już to zrobicie, to jak na naturalną kredkę, ona się trzyma bardzo, bardzo długo. Także propsy ode mnie. Mam jeszcze czarną i tylko użyłam jej dopiero raz, więc na razie się wstrzymam z opiniami. Co nam zostało? Usta tylko. I już zbliżamy się do końca tego odcinka. Na usta też położę kredkę z Odelik. To jest numer 701 i to jest coś takiego pomiędzy różem, brązem, a takim cielistym kolorem, myślę? W końcu pomadki kolorowe mogę nosić. O matko, tęskniłam za tym. Nie macie pojęcia. Znakomity kosmetyk, również trochę suchy, ale dzięki temu pomadki się nie wylewają poza kontur ust, zwłaszcza jak ktoś ma trochę zmarszczek wokół ust, na przykład jak ktoś dużo pije przez słomkę albo pali papierosy, to często widać tutaj te linie pionowe, to właśnie ona zapobiega wylewaniu się szminki w tamtych miejscach, więc dla mnie propsy. I lubię bardzo też ten kolor, ten 701, dobrze mówię? Tak. On jest taki... Nie, że całkiem nudziak, nie, że taki jakiś zdechnięty róż, tylko on jest taki mój, taki właśnie mój. I na całe usta nałożę pomadkę w kolorze 19, też z Odelik. Mam bardzo dużo, chciałam Wam pokazać, bo jest kilka naprawdę rewelacyjnych kosmetyków od nich. Ja już Wam mówiłam o tych pomadkach wcześniej, w jakimś podsumowaniu kosmetycznym. Kocham je. Mam 3 i strasznie, strasznie żałuję, że tylko 3. Bo wyglądają rewelacyjnie, ale postanowiłam, że zużyję tak ze 3-4 jakieś inne i wtedy sobie dokupię. Nie będę dawać błyszczyka, dlatego że te pomadki są jak balsam do ust i one mają też taki, widzicie, lekki połysk i nie trzeba dawać błyszczyka. Chciałabym to zrobić, ale wszystkie mam posprzątane w innym miejscu i niestety nie uda się. To byłoby na tyle, to tak właśnie wygląda ten makijaż. Sporo ciekawych rzeczy, sporo właśnie kosmetyków naturalnych z fajnymi składami. Zepsuła się moja suszarka i suszyłam jakąś inną i tak nie mogę tych loków porządnie wykręcić, więc mamy dzisiaj oto to, co widzicie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że coś przydatnego tu się dowiedzieliście ode mnie, albo że chociaż miło spędziliśmy razem czas. Praktycznie wszystkie te produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, to są moje hity. Takie, które naprawdę z przyjemnością mogę zarekomendować. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Jak macie jakieś nowości, na przykład z tego ekomakijażu, albo widzieliście i Was interesują, to napiszcie proszę w komentarzu, postaram się zrobić jakąś listę i tam dokupić i potestować i dać znać za jakiś czas. Dużo osób pyta mnie o podkład z Felicea. Są 2 kolory, one są oba dla mnie tak naprawdę bardzo za jasne, że nie ma sensu ich używać. W sensie nie kupiłabym całego opakowania, wiedząc, że na pewno nie będę używać tego produktu, bo to tak trochę marnotrawstwo. Dobra, teraz to już naprawdę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!